22 marca około godziny 23.30 miały miejsce kolejne pożary w Dzierżoniowie. Tym razem przy ulicy Batalionów Chłopskich za przystankiem obok młynu palił się zaparkowany samochód dostawczy marki Volkswagen. W dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie dostała zgłoszenie o pożarze samochodu na ulicy Batalionów Chłopskich. Na miejsce został zadysponowany zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Na miejscu okazało się, że pali się samochód. Na miejscu już był patrol policji, który zabezpieczał miejsce zdarzenia. Nasze działania również polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palący się samochód. Pojazd sprawdzono. Prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być podpalenie. To widać, że to jest auto raczej nieużytkowane. Stoi jako taka wolna reklama w placu parkingowym. Chwilę po ugaszeniu pożaru następny zastęp został zadysponowany do pożaru śmietnika przy Rondzie Czeskim. Służby podejrzewają, że przyczyną pożaru było podpalenie.